w Polsce w ogóle. Wieś żyje tak samo, takim samym życiem jak pozostali obywatele. Dzisiaj na przykład przychodzą ludzie, mówią: no wiesz, ta twoja wieś tego, mleko kosztuje już 16 tysięcy karton, chłopi nie wiedzą co chcieć, tylko że chłop dostaje za to mleko 3 tysiące. Ja mówię o starej walucie. A 16 tysięcy, to znaczy 13 tysięcy biorą wszyscy pośrednicy, handlowcy i tak dalej. Więc wie pan, pojęcie o wsi jest bardzo niewłaściwe, a niestety z przykrością muszę powiedzieć, że ksenofobia na chłopów nadal działa i tu jest moja właściwa radość. Cieszę się, że to właśnie mnie się udało podnieść z chłopa z kolan i to chłopi się teraz mogą we współpracy ze mną śmiać z miasta, z rządów i z ministrów. Czyli doczekali się lepszych czasów. Panie Jurku. Lepszych, nie lepszych, ale ta sprawa została definitywnie załatwiona. Panie Jerzy, pana książka jest tutaj. Czy jest to druga, czy ta poprzednia, którą pan pisał? I może pan kilka słów po prostu tematycznie o niej. Co tam w tej książce jest? Bo nie miałem okazji jeszcze jej kupić ani przeczytać. Proszę pana, to jest siódma moja książka, jeśli chodzi o zbiory tych monologów. Są to moje monologi, które mówiłem. Mówię jeszcze nadal. Chodzi, czy pan sam sobie je pisze? Tak, tak, sam sobie je piszę. Gdybym sobie ich sam nie pisał, to prawdopodobnie już od kilkunastu lat byśmy się nie spotykali tutaj na terenie New Britain. A poza tym wydałem kilka powieści. W tej chwili twardo walczę o wydanie wielotomowego dzieła, które już mam od kilku lat gotowe. Pracowałem nad nim 12 lat. I między innymi traktuje ono również o losach chłopów, którzy za chlebem przyjechali tu do Stanów, do Ameryki, ale to przed I wojną światową. Zaczyna się ta książka w okresie powstania styczniowego, a kończy z wybuchem II wojny światowej. Wracając, proszę pana, do Podwieczorku, przy mikrofonie. Jak długo pan jest związany z Podwieczorkiem? Zawsze, od pierwszego Podwieczorku. Mogę panu powiedzieć, że kiedyś przesłuchiwałem sobie taśmy i może muzycy jeszcze z tego Podwieczorku to żyją, bo oni byli jakoś anonimowi, ale spośród solistów żyję już tylko ja, bo nawet Hania Bielicka, która jest też stałą podwieczorkową, ale proszę pana, ona przyszła dopiero od trzeciego Podwieczorku, a ja zaczynałem dokładnie od pierwszego. W takim dialogu z Bronisławem Darskim, też świętej pamięci, miłym, wspaniałym kolegą, no ale już bawi najwyższego stwórcę tam w niebie. Panie Jerzy, przed naszym nagraniem pan mówi, że się pan wybiera na emeryturę. No ja nie myślę, pan świetnie bawi nadal publiczność, nie radzę. I czego panu życzę? Promocji tej książki, nie, przynajmniej, czy może pan powiedzieć w tej chwili tytuł, jaki będzie miał? W imię Ojca. Bo to są trzy tomy historii kolejnych pierworodnych synów w kolejnych, że tak powiem, losach tej rodziny. Panie Jurku, ja zapraszam za rok już z tą książką, z tymi trzema tomami. Chciałbym bardzo, ale proszę pana, dzisiaj to nie jest tak łatwo. Sprawa wydawnictw w Polsce dość trudno się rozwija, jeśli to nie są wspomnienia jakiegoś ubowca, prostytutki albo jeszcze tam jakiegoś ormowca, to wydanie książki jest dość trudne, ale ja nie tracę nadziei, mam nadzieję, że książka moja ukaże się jednak, a ponieważ nie jest ona związana z jakimiś aktualnymi sprawami, to przyjdzie czas, to się ukaże. Czyli zostawi pan świetną pamiątkę po sobie następnym pokoleniom. Dziękuję panie Jerzy, zdrowia i sukcesu na scenie dalej. Dziękuję panu bardzo, pozdrawiam wszystkich swoich miłych słuchaczy i widzów w New Britain. Miałem wczoraj taką sympatyczną sprawę na Greenpointie. Przyszedł jeden z naszych rodaków, żeby podpisać książkę i powiedział: ja pana pamiętam z pierwszego koncertu w Stanach Zjednoczonych, który miał miejsce 36 lat temu, i pamiętam, jak pan mówił, taki monolog o Krzyżaku. Byłem bardzo wzruszony, bo rzeczywiście tyle lat minęło, ale również
tyle lat minęło od czasu, kiedy po raz pierwszy występowałem w New Britain, jeszcze w kinie tutaj obok takim. I jedno się nie zmieniło. Zawsze jest wspaniała, miła, życzliwa, serdeczna publiczność i dlatego kończąc, pozwoli pan, że złożę tej mojej kochanej publiczności w New Britain serdeczne życzenia szczęścia, pomyślności w Stanach Zjednoczonych i zapraszam do Chlapkowic, jak to będzie miał czas, niech zajrzy również do kraju. Dziękuję i państwu za uwagę. Panie Jerzy, najlepiej.